Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Halo, halo, jestem Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku do Stajarna na moim kanale. Moi drodzy, film ten, który widzicie tutaj, nagrywam z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że wczorajszy, który nagrałem, coś mi się z nim stało. Drugi raz w karierze film działa, niezmontowany, a zmontowany nie działa. Dziwna sprawa. A drugi jest taki, że Galajus odszedł z Stajarna i prosiliście mnie, żebym zajął jego miejsce w kwestii czytania. Blogów i to jest trochę roboty z tego co widzę. Tak czy siak postanowiłem, że zrobię odcinek pilotażowy. Nie wiem, czy będę to kontynuował, zależy, jaka będzie Wasza reakcja na to. Jeżeli będzie w porządku, powiecie, że spoko, mogę to robić sobie, no to będę to robił dalej. jak nie, to sobie odpuścimy. I w momencie, jeżeli byśmy tę serie zaczęli robić, no to zmienimy troszeczkę układ odcinków, tak żeby w środę się to pojawiało, a na przykład w niedzielę się pojawiał taer. Coś takiego, nie? Zobaczymy. Będzie to. Czytane, będę to czytał, bo, znaczy większość, nie, nie wszystko chyba. Mm, tylko te ważniejsze rzeczy, bo z tego co widziałem on tak robił W sensie Galaius uh, Nie wiem, nie oglądałem tej serii nigdy, bo jakoś wolałem sam przeczytać Natomiast wiem, że są fani, więc po prostu mm, Zaczynajmy Dzisiaj akurat mamy dużo do roboty, ponieważ jest bardzo fajny blog To 196 część I ogólnie co jest najważniejsze chyba to Eventy, które się pojawią na serwerach Ponieważ jest teraz y, wolne Jest dużo czasu wolnego i po prostu dużo się dzieje Dużo się dzieje, tutaj są jakieś dodatkowe Ekspy, są haha i tak dalej Więc dużo tego jest, następnie mamy Q&A mm, Co do poprzedniego bloga o Broken no i tych pytań jest naprawdę sporo, więc będzie dużo czytania I parę grafik koncepcyjnych Dobra, więc po prostu zaczynajmy Ja będę to jakoś sobie czytał, trochę też e, omijał Żeby też to odcinek nie był zbyt długi, zbyt nudzący A wy napiszcie, jak byście woleli w przyszłości Czy mam to czytać, czy tego nie mam czytać Ewentowo w tajernie Wszyscy wiemy, jaka jest obecna sytuacja na świecie, w tym też w Polsce. W związku z akcją Zostań w Domu dostaliśmy sporo pytań o dodatkowe atrakcje w świecie Taernu, który bądź co bądź dla wielu z Was jest drugą ojczyzną. Mieliśmy przygotowane pewne atrakcje, ale Wy również dostarczyliście nam cennych informacji. Biorąc pod uwagę wszystkie sugestie, poniżej zamieszczamy listę wydarzeń i zmian dla wszystkich serwerów, póki co do wstępnego czasu zamknięcia szkół oraz innych miejsc spotkań. Dobra, no i mamy informacje na temat tego, co się ciekawego będzie działo niedługo. Um, no i po pierwsze, NPC i sklepy. NPC. Asortyment wszystkich NPCów sklepowych wraz z NPC oferującymi asortyment dla petów poza standardową wymianą towaru będzie dodatkowo przeładowywany raz dziennie o godzinie 12 do 25 marca włącznie. Spoko, jak ktoś na przykład lubi sobie Szukać resówek, no to bardzo chyba fajna opcja 18 marca, godzina 10 Uruchomiony zostanie event szczurkowy Oblawen, do 25 marca, godzina 10 NPC Rozjemca, zajmujący się Statusami PvP, przywędruje Na serwery 18 marca, godzina 10 W dalszą drogę ruszy 25 marca, godzina 10 To jest przede wszystkim ważna informacja dla mnie 23 marca, godzinie 12 Globalnie zresetowane zostaną czasy Wejścia na instancje Aquaregis oraz Seleny No i przede wszystkim Aquaregis to jest bardzo fajna informacja, ponieważ... Mam nadzieję, że w końcu uda mi się znaleźć jakieś fajne petenne odcinek 23 marca i zobaczycie pierwszą moją wizytę na Akwę. To może być całkiem fajne. Ewenty automatyczne: Od 19 marca do 25 marca zwiększamy eks z mobów na wyspie Trywkina, plus podkręcamy nagrodę za pomyślne ukończenie eventu Ponadto ograniczamy ilość drużyn złożonych z trzech i więcej mobów, siłą rzeczy zwiększając ilość drużyn składających się z mniejszej ilości mobów. Przyspieszamy res w pierwszym etapie. Event będzie dodatkowo uruchamiany w dni powszechne. W dni powszechnie. W dni powszechnie, ok. O godzinie 15. 30 oraz w weekend o godzinie 10.30. Powszednie, chyba powinno być, nie? Czy nie? Czekajcie. Dni powszednie, no właśnie, a nie powszechne, no dobra. E, nie wiem, w sumie za bardzo tego eventu pentarików nie robiłem. Może dwa razy w życiu to zrobiłem, ale jak ktoś to lubi, no to w sumie fajnie większe ekspik. Od 19 marca do 25 marca podkręcamy nagrodę za pomyślne wykonanie eventu Obserwatora. 20 marca, godzina 14 i 24 marca, godzina 14, uruchamiamy event Widmowej Hordy. Sugerowany poziom 110, z podniesioną nagrodą za wykonanie eventu. No dobra, no to nie dla mnie, ja barwę 93. Zwiększony x na instancjach. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze na vlogu, więc teraz posłuchajcie. 18 marca do 19 marca. Po prostu będę Wam czytał, które dni, bo to moim zdaniem będzie prościej. 19 marca jest podwójny x na marionetce. 20 marca jest podwójny x na komandorze. 21 marca jest na duszkach. 22 na Feo i Gemo. Na 23 zaplanowali ducha zamku. I 24 jest modliszka plus Tygrys, więc e, będą po prostu zwiększone ekspy na instancjach jednodniowe Moim zdaniem bardzo fajne, można sobie pofarmić, postreamować, zapraszam Was serdecznie Na pewno będę chciał ducha zamku trochę tutaj przycisnąć e, i może jakąś modliszkę 23 Dobra, platynowe skrzynie, nieco podkręcony resp platynowych skrzyń przedłużamy do 25 marca Potrwa zatem do od 20 do 25 i obejmie wszystkie polskie serwery Dobra, jak ktoś lubi skrzynki, wspierać, tak najbardziej. To jest też bardzo ważne. Haha i psycho. 25 marca, godzina 10, 12, zwiększony eksp, psycho. Następnie 14, 16, podwójny eksp normalny. 18, 20, zwiększony psycho-eksp. I 22 do północy, zwiększony eksp normalny. Czyli mamy cały dzień. 25 marca to będzie o, przyszła środa, dokładnie za tydzień. Będzie cały dzień, jakby z podwójnym mm, ekspem: czy to na psychoradach, czy na. Happy hour, tak, co dwie godziny będzie się zmieniać, więc bardzo fajnie. No i teraz słuchajcie, mamy pytania do broker ranksu, ponieważ w broker rank się, jak nie widzieliście, macie też link w opisie, możecie sobie zobaczyć taki wielki zwiastun w ogóle nowego broker ranksa, podsumowanie zmian i tak dalej. No i tutaj użytkownicy zadawali pytania, no i tego jest w cholerę, więc będę dużo czytał. Ale, no cóż, trzeba. Cieszymy się, że wielu z Was pozytywnie zareagowało na raport całościowy i zajawkę prezentowaną na filmiku. Dziękujemy również za konstruktywną krytykę. W miarę możliwości na pewno weźmiemy to sobie do serca. Przy okazji wspomnianych materiałów padło sporo pytań. Na część z nich postaramy się odpowiedzieć i mamy nadzieję, że rozwieje to wątpliwości co niektórych. Pytanie pierwsze: Co z epikami? Chyba prawie wszystkie, które zobaczyliśmy, nie prezentują się zbyt dobrze. Są dość małe, małe reprezentatywne. Chyba, że to wina perspektywy w walce, ale i tak powinny wyglądać trochę lepiej. Przykładowo brzmi. Podobnie unikalne skiny, jak na przykład peleryna za zabicie pierwszej morale na serwerze. Odpowiedź. Broń jako jedyna nie przeszła jeszcze fazy ostatecznego skalowania. Faktycznie brzmi, czy widoczne na materiałach stargów latarnia prezentowały się dość blado. Epiki oraz najbardziej charakterystyczne sprzęty weźmiemy jeszcze raz na warsztat i pokażemy efekty w którymś z kolejnych blogów. Do epików na pewno też dodamy jakieś efekty specjalne, więc efekt końcowy powinien być bardzo dobry. Wiadomo, że nie uda się trafić w gust wszystkich, ale w przypadku epików również widzimy duże pole do poprawy. Ogólnie przyznam się, że też mi się to za bardzo nie podobało. Ten wygląd epików to wyglądało tak trochę no trochę tak bez, bez kopnięcia, nie? więc fajnie, że to zmieniają. Czy ładowanie mapy jest naprawdę konieczne po każdym wyjściu z walki? O ile przy przejściach między krainami jest to zrozumiałe, o tyle ciężko będzie się przyzwyczaić do tego po każdej walce. W tej chwili w 2D też występuje ładowanie mapy po wyjściu z walki. Zamiast klasycznego loadera jednak jest to czarny ekran, który przechodzi do przezroczystości. W 2D trwa to ułamek sekund, dlatego jest to mniej widoczne. Myślę, że będziemy w stanie uzyskać zbliżony czas ładowania walki po mapie co 2D. Postaramy się to poprawić, ostateczna optymalizacja jeszcze przed nami. No to mam nadzieję, że poprawią tak szczerze, bo rzeczywiście może to być dosyć uciążliwe, jak tak cały czas będzie nam taki loading screen wyskakiwał. Niezbyt fajne. Czy ikonki debuffów będą poprawiane? Obecnie są trochę za małe, może to sprawiać problemy profesjom, których zadaniem jest kontrolowanie debuffów w członkach drużyny i nie tylko. Wszystkie ikonki buffów debuffów zostaną namalowane od nowa. W tej chwili używamy jeszcze starych prosto z wersji 2D. Dobierzemy ich wielkość tak, aby wszystko było ładne i czytelne. Czy pigmenty i morfy będą na premierę? Morfy na pewno, co do pigmentów to nie obiecuję, ale postaramy się, żeby też były. Dobra. Czy muzyka w walce, to jest ważne, czy muzyka w walce i dźwięki w walce będą zmieniane, czy zostaną te z obecnej wersji gry? I to jest bardzo istotne moim zdaniem, że nowa muzyka już jest w trakcie robienia. Dźwięki też wejdą lifting, ale prawdopodobnie część fajnych dźwięków pozostanie ze starej wersji. No to jest coś, na co chyba czekał najbardziej, jeżeli chodzi właśnie o takie zmiany, które widziałem na trailerze, czyli ta muzyka. Bo ta muzyka, ona jest fajna, natomiast te dźwięki na przykład mobków, to jest jakaś tragedia w ogóle, w sensie... Dużo mobów ma taki sam dźwięk i mam nadzieję, że to będzie faktycznie zmienione. Bo na przykład, no nie wiem, nie topesz i ten taki pies z, z statku ma taki sam dźwięk umierania, więc no mam nadzieję, że będzie to pozmieniane. Dobrze, że się za to zabierali, bo to tak trochę troszeczkę. Źle wygląda. Brakuje mi też wyraźnego przedstawienia nakładanych debufów bufów w postaci ikonek dla przejrzystości i łatwego ogarnięcia co się dzieje. Te ikonki odtępienia i szpili, mam nadzieję, że są tylko tymczasowe, bo taka zwykła książka, jak na filmiku w porównaniu do laleczki wodu przykutej łańcuchami do książki obecnie wygląda no słabo. Nie mówiąc już o szpili. Niemniej jednak same animacje wyglądają bardzo ładnie. Też zwróciliśmy już jakiś czas temu uwagę na słabą czytelność bufków. Przed nami jest re redesign, re redesign wszystkich ikonek bufków oraz poprawienie czytelności ich animacji efektu efektów walce. Zostawiamy to jednak na koniec bo jest to niezbędne do uruchomienia dużych testów. Czy animacje postaci w walce będą jeszcze poprawiane? Po prostu niektóre z nich są nienaturalne i wyglądają jakby ruch był wymuszony. Na przykład rycerz odgrywający, odrywający nogę przy ataku albo ten wielki zawach. To co pokazaliśmy na filmiku to już niemal finalne animacje. Jeśli coś wyjątkowo nie będzie Wam leżało to dawajcie znać. Przemyślimy czy jeszcze je poprawiać. Nam też nie wszystko się tu podoba i widzimy wiele niedociągnięć, ale priorytetem jest dla nas możliwie szybka premiera. To bardzo dobre podejście moim zdaniem. Dlatego na niektóre rzeczy musimy nie, niestety przymknąć oko. Kolejna seria poprawek przejdzie już po premierze. W przypadku rycerza musieliśmy jakoś odróżnić szybkie cięcie od potężnego uderzenia, stąd większy zamach przy tym drugim, ale ta nóżka jest bardzo koślawa, poprawimy. Wesoła buzia. Generalnie animacje w grach muszą być troszkę przerysowane, podobnie jak w filmach, super realistyczne sceny walki zazwyczaj nie wyglądają za dobrze. Również w samą twarzy informację o poziomie HP, many i kondycji trzeba powiększyć, Nikt naszej postaci nad HP wygląda jakby ktoś go po prostu tam wkleił. UI UI walki nie jest jeszcze ostateczne, zostawiamy na tester. Ok, generalnie tak patrzę, już teraz w tym momencie możecie wysnuć wnioski, które ja w sumie wysnułem. Tutaj cokolwiek nie pasuje, to wszyscy mówią, że to zostawiam na deser. Że na sam koniec będą to robili. To trochę. Niepokojące, ale dobra, lecimy dalej. Ciekawe, następnym razem dajcie filmik z jakimś prostym Questem i osadę. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądała w ostatecznej formie. Weźmiemy to pod uwagę, będzie scenka z questa w osadzie. Bardzo fajnie. Czy animacja śmierci Ploxa, mimo że mi się podoba, bo jest dosyć długa, nie będzie zbytnie przedłużać walki? Ogólnie animacje dosyć długie. Pytanie, czy nie będą przeszkadzać w sprawnej rozgrywce. Tempo walki generalnie jest szybsze niż 2D. Staraliśmy się wszystko maksymalnie przyspieszyć, a animacje skrócić do minimum. Problem w tym, że dłuższe animacje zazwyczaj wyglądają dużo lepiej. Dlatego tam, gdzie to nie irytuje lub nie wpływa na wydłużenie walki, dajemy je troszkę dłuższe. Na przykład śmierć petów lub bossów może być dłuższa, bo nie zdarza się tak często. Szeregowe moby giną szach, szast prac. Dobra, super, buźka z oczkiem. Bardzo podoba mi się całościowo efekt włożonej roboty, aczkolwiek zastanawiam się, że ze względu na ilość i rozmiar map, które są jeszcze do zrobienia, czy wyrobicie się do końca roku. Mam tu na myśli koniec obsługi flasha przez przeglądarki. Co z wersjami mobilnymi? To chyba jednak to chyba jedna z bardziej szomowych implementacji. Mam nadzieję, że nie porzucicie tego pomysłu. To jest moim zdaniem najważniejsze pytanie z tego bloga generalnie właśnie co z tym Flashem, bo w sumie teraz sam się martwiłem o to. No i mamy odpowiedź i ja od 2016 roku już nic nie obiecuję odnośnie terminów. Stary ten również może działać jako ściągalny klient. Wersję mobilną rozwijamy prawie równolegle do wersji PC. Można łupać na smartfonach aż miło. No i to jest takie pytanie, powiem Wam z odpowiedzią, które niezbyt mnie uspokaja, bo napisali, że może ten stary TR działać jako ściągalny klient, ale to chyba też jest dodatkowa robota, żeby to zaimplementować, tak mi się wydaje. Więc nie do końca wiem, jak oni to widzą. Chyba, że po prostu jakoś dadzą to do pobrania i to będzie działało tak bez problemu. Nie wiem, w sumie nie znam się na programowaniu. Natomiast trochę, trochę mnie to martwi, ta odpowiedź. No, ale zobaczymy, może się wyrobią. Czy na filmie widać finalną animację braku zasobów postaci, brak many? Bo jeśli tak, to wygląda Koślawo. Zgadzam się, wygląda Koślawo, poprawimy. Generalnie w tej chwili zaczynamy dopracowywać widok i wszystkie szczegóły widoku walki. Do tej pory skupiliśmy się na głównie na widoku mapy. On jest dopracowany w 95%. Przy walce pozostało nam jeszcze trochę roboty, niby wszystko działa, ale jeszcze jest trochę dziubania. Dobra. Śmierć postaci versus śmierć Moba. Zbyt mało spektakularna, chyba że na filmie jest to jedynie pierwszy szlif, wtedy nie było tematu. Mamy w planach zrobić bardziej spektakularne śmierci, ale nie. Nie wiem, czy nie zostawimy tego już na update, bo jak tak wszystko będziemy chcieli idealnie dopracować na premierę, to możemy stracić cierpliwość. Dobra, możecie stracić cierpliwość. Ile tego jeszcze tu zostało? No jeszcze trochę. Co do mapy, może warto uwzględnić na niej jaskinię Herszta. Czy w nowym koncepcji będzie po lewej stronie drogi, bo po prawej widzę jedynie wodę, wodę... Widzę. <laughs> Niektóre mapy zostały nieco przemodelowane, jaskinia Herszta jest, ale troszkę gdzie indziej. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Mam też propozycję, o której już myślałem od dawna. Tworzenie party na zasadzie premade, czyli dostajemy kogoś do swojej drużyny i tylko te osoby, które dodaliśmy, mogą do nas dołączyć. Przede wszystkim chodzi o dołączanie w walce. Obecny system jest bardzo niewygodny, często zdarza się, że dołącza nam do walki ktoś niechciany, na przykład na instancji Morany, ale przede wszystkim na eventach. Kiedy chcemy wpuścić kogoś do nas, ale nie możemy odblokować drużyny, to trzeba dać go do znajomych. Czasami też znajomi wbijają się na pałę. Potem ten listę znajomych czyścić z randomów, z którymi byliśmy na iście evencie, i tak w kółko. Takie tworzenie party zdecydowanie poprawiłoby drużynowe granie. Jest to w wielu grach MMO i według mnie powinno też być w tajernie. Trochę usprawniliśmy system znajomych w Broken Ranks, ale takiej opcji jak proponujesz nie ma. Do rozważenia po premierze w apkach. Pomysł fajny. Dobra. Co do machania kamerą w walce, jak najbardziej powinna być opcja wyłączenia tego, bo nie każdy ma ochotę latać wzrokiem za latającym ekranem. Plus jeden, plus milion w sumie. Pomyślcie też, że w grze gracze spędzają więcej jak godzinę dziennie, więc znajdą się z pewnością gracze, którzy, ze względów zdrowotnych, nie mogą długo patrzeć na kołyszący się obraz. To jest plus, plus milion, po prostu się z tym bardzo, bardzo zgadzam. Będzie opcja wyłączenia, no i to mnie bardzo uspokaja, bo w sumie o to też się bardzo martwiłem, że ten obraz po prostu będzie zbyt latał mi po ekranie i będę się gubił. Więc y, bardzo fajna y, tutaj informacja, że będzie opcja wyłączenia tego takiego drgania ekranu. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że macie spory problem z wygładzaniem krawędzi obiektów. Oczywiście rozumiem, że gra ma działać później na telefonach i laptopach. Z Biedronki, ale ludzie będą przecież też ją odpalać na potężnych maszynach, które przyzwyczaiły ich do, no powiedzmy, że do zupełnie innych standardów jakości trójwymiarowej grafiki. Będą jakieś bardziej zaawansowane ustawienia grafiki dla posiadaczy lepszego sprzętu? Pewnie chodzi Ci o walkę. W niektórych miejscach jest jeszcze źle dobrana wielkość tekstur. Dlatego jest efekt pikselozy. Mamy to na uwadze i postaramy się go zniwelować. Jakich dodatkowych super wymagających efektów graficznych już nie przewidujemy. Chcemy, aby gra działała bardzo szybko i chcemy też zminimalizować czasy wczytywania między lokacjami i widokami walki. Im więcej fireworków, tym dłuższe czasy wczytywania, które przy grach MMO strasznie irytują. Pomyślimy o takich rzeczach w update'ach. Natomiast możliwość ustawiania jakości grafiki będzie, ale maksymalnie wymagane nie bę... maksymalne wymagania nie będą zbyt wygórowane. Widzę, że teraz dojść do przeciwnika, to jakby bieg w podskokach. W sumie nie jest źle, byle nie spowalniała animacji. Odwracanie się plecami do Przeciwnika tuż przed nim jednak trochę razi. Dodatkowo potęguje odczucie niepotrzebnego spowolnienia akcji. Próbowaliśmy zrobić skok do tyłu, jak w 2 ale wyglądało to fatalnie. Szybkie odwrócenie się zdecydowanie wygrało tę bitwę. Czas podbiegnięcia po do przodu trwa w tej chwili praktycznie tyle samo co do tyłu. Nie wpływa to na dynamikę walki. No nie wpływa to na dynamikę walki, ale wpływa chyba trochę na taki realizm, nie mimo tego, że to jest walka turowa. To tak odwracanie się do przeciwnika plecami nagle w połowie bitwy To tak trochę dziwnie, no ale okej okay. Udostępnijcie kiedyś trochę muzyczki z gry Lubię używać muzyki podczas gry w Dungeons and Dragons Ze znajomymi i chciałbym im też zaprezentować ten świetny soundtrack Udostępnimy Nowy soundtrack prawdopodobnie będzie dostępny od razu na Spotify Lub innej platformie streamingowej A stare też udostępnimy jak znajdzie chwilę czasu No i super Wytłumaczy mi ktoś jak będzie wyglądało zmienianie broni z plecaka podręcznego do ręki podczas walki Tutaj i na innych materiałach z Broken Axe nie widzę tej możliwości Będzie się odbywało poprzez kolejne kliknięcie w przycisk interfejsie który załaduje nam przygotowany wcześniej zestaw Broń plus opcjonalna tarcza Czy Broken Ranks to będzie wprowadzenie nowej szaty graficznej Do współczesnego Tarnu? Czy będą wprowadzone jakieś nowe mechaniki gry? Baza pozostaje ta sama Pojawiają się natomiast usprawnienia w UI Nowe questy oraz trochę nowych mechanik Jak na przykład chodzące NPC Generalnie staramy się aby świat Broken Ranks był dużo bardziej dynamiczny i interaktywny No i ostatnie pytanie W końcu Szkielety mają niezwykle duże zasoby krwi do wylania z siebie jak na szkielety bo to są świeże szkielety. Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o walkę, to pozostały nam do dopracowania różnorodne szczegóły. To jeden z nich. Dobra, no i to mamy koniec pytań. Mamy koniec pytań, trochę tego było. Trudna robota, wam powiem, przeczytania tego wszystkiego. Ale dobra, mamy jeszcze na koniec uh, widok Ichtiona. Proszę bardzo, jaki fajny Ichtion. Który wygląda, moim zdaniem, jak kocur totalny. porównaniu z tym starym. No to wygląda po prostu genialnie, to wygląda trochę jak zębacz. Mam takie wrażenie. Ale naprawdę świetnie to wygląda. Ciekawe jak to będzie wyglądał w walce. Natomiast, jak taki, taki potworek będzie stał, to on wygląda w ogóle jak jakiś, nie wiem, boss na high level, nie? A nie na małe levele. No ale dobra. Jak Wam się podoba nowy konstytucjonalny PS. Spora część ekipy White w normalnych warunkach pracuje zdalnie, ale ze względu na zaistniałe okoliczności postanowiliśmy wszyscy zostać w domu. Nie ma jednak wielkiego problemu, bo nasze wcześniej wypracowane doświadczenie pozwala na całkiem sprawną pracę. Przygotowaliśmy dla Was kolaż naszych obecnych stanowisk pracy. Dobra. No i mamy jeszcze tutaj zdjęcie, jak pracują. Tutaj nawet kod pracuje w tym lewym dolnym rogu. <grymne> Dobra, moi drodzy. I to jest na tyle. Jeszcze zostawię te komentarze, tego chyba już nie będę czytał. Tak jak powiedziałem, powiedzcie co myślicie, czy, czy to nagrywać, czy jest w ogóle sens. Bo nie wiem ile osób to czyta, a ile woli właśnie posłuchać sobie takiego audiologa. Więc napiszcie co sądzicie. Jeżeli ta seria zostanie, no to ona po prostu jakby nie wyeliminuje przyszłych środowych odcinków Sterna, Więc to jest sytuacja wyjątkowa. Jeżeli będziemy tę serię prowadzili, to po prostu ona dojdzie, zamiast zastępować to co już mamy. Więc...